Mateusz Mostar najlepszy, kolejne zwycięstwo przed czasem, ale nie było takiego ciśnienia, żeby kończyć walkę przed czasem. Mateusz boksował spokojnie, dużo kontrował celnie. No nie było, bo tak, jeśli byśmy, na pewno jeśli bym przyspieszyli, załóżmy czwarte, piąte rundzie, nawet po tym knockdownie, po tym kapitalnym prawym podbródkowym, to jest taka akcja, gdzie rzadko się zdarza, tak, ale było to rzeczywiście duże wydarzenie, to no, nam jest tam potrzebne trochę tych rund jest w normalnych walkach. Te ostatnie walki on kończył przed czasem. Także, że na pewno w tej chwili będziemy dalej pracować nad pewnymi elementami. Przede wszystkim sparring partnerzy dobrej jakości. No i w maju ma następną już walkę, także to czas biegnie bardzo szybko. Ten podbródek to był taki pomysł na tą obniżoną pozycję Meksykanina? Tak, dlatego, że to jest taki zawodnik też niewygodny do boksowania. Przede wszystkim on boksował z wieloma dobrymi, doświadczonymi zawodnikami i potrafi się doskonale bronić. Widać, bardzo ładnie blokował ciosy na tułów, nawet te pojedyncze prawy odprowadzał takim skrętem tułowia łokciem. Zresztą rozmawiałem z jego menadżerem, powiedział, że to jest zawodnik bardzo taki no, wymagający, prawda? Taki dobry tester. I myślę, że spokojnie Mateusz dzisiaj boksował. Chodziło nam również o wydłużenie trochę dystansu boksowania. Natomiast no, powiedział, no, bo ja się zawsze pytam opinii innych ludzi też, jak widzą naszych zawodników, powiedział, że to jest naprawdę olbrzymi potencjał na poważny wynik i Mistrzostwo Świata. Co nas bardzo cieszy, bo to motywacja. Meksykanin tak pozornie się wydawał takim jednowymiarowym zawodnikiem, niby tylko prawa, ale dzisiaj fajnie schodził w dół, lewy prosty taki wydłużał. No i niebezpieczny też prawy, ten taki sierpowy, poza tym side to side, dobrą pracę nóg, zwalniał, to odchodził. Takim zawodnikiem się trudno boksuje. Boczne ustawienie tułowia, więc takich szereg elementów. Trenuje w Kalifornii, ma trenerów, którzy mają też dużą wiedzę, więc myślę, że taki styl i taki sposób boksowania też się, jeśli chodzi o doświadczenie, dla Mateusza przydał. Co dalej z Mateuszem Mastertakiem? Już jakiś taki skok na tytuł, na poważną sprawę, czy na razie spokojnie? To już jest sprawa szefostwa klubu, ja jestem o treningu. Rozmawiałem z panem Kalle Sauerland, zaraz za 2-3 dni telefonicznie będziemy dyskutować pewne rzeczy. Również z Hagedringiem, dyrektorem sportowym. Myślę, że firma jest bardzo zadowolona. Kalle Sauerland i jego papa też bardzo, powiedzmy, doceniają tą sytuację. Mamy dobre, stworzone te warunki, doskonała atmosfera, tak jak powiedziałem wcześniej. Czujemy się tutaj bardzo ciepło przyjmowani, z pełnym profesjonalizmem. Jeśli się o coś poprosi ich, to po prostu starają się nam pomóc. Kalle Sauerland jeszcze wspominał przed chwilą, że jest możliwość zorganizowania gali w Polsce. Faktycznie jest taka możliwość? Gali jest z udziałem na przykład Mateusza Masternaka? Ja myślę, że zawsze są możliwości, natomiast jest kwestia taka, że to już decyduje Kalle Sauerland o tym. Na pewno jest to dla nas duże wyzwanie, bo w tej chwili jest to pokazanie, że idziemy w kierunku takiego no, następnego nowego trendu, nowego pomysłu na popularyzację boksu. Mamy następnych paru młodych, dobrych zawodników. My za chwilę będziemy mieli naszą imprezę też pod koniec kwietnia, także to nam przede wszystkim pozwala na taką no, stałą pracę. Myślę, że to jest bardzo istotne generalnie dla polskiego boksu zawodowego, żeby po prostu cały czas co się działo w różnych grupach, prawda? To jest taki mechanizm napędzający. Szkoda mi tylko tego boksu amatorskiego, który ma teraz takie problemy. Mam nadzieję, że któryś z chłopaków się zakwalifikuje, bo to by może pomogło środowisku trochę zrozumieć, że te czasy takiej już troszeczkę spokojniejszej pracy minęły. Dzisiaj to zmienił się świat, zmienił się boks i ja twierdzę, że jeśli nie będzie boksu amatorskiego na odpowiednim poziomie, to nie będziemy mieli dobrych zawodowców. No, byłem zdegustowany tym buntem w Ostrołęce. Uważam, że to nie są metody takiego siłowe rozwiązania, nic tutaj nie dają. Szczególnie bardzo trudnym momencie dla boksu przed kwalifikacjami. Dwóch trenerów kadry to doświadczeni ludzie o dużej wiedzy i trzeba było z nimi rozmawiać, a nie tworzyć taki negatywny klimat, bo zarówno Wiesiek Rutkowski, jak i Czesiek Ptak to naprawdę dobrzy fachowcy. Więc myślę, że to są jakieś momenty do przemyślenia. Dobrze, że się stało, że prezes Rybicki podjął taką decyzję o tej dyskwalifikacji, czy jak to się mówi, uregulowania wszystkich spraw. Jest to dobre, bo wiadomo, że warunki są różne. Jeśli nie ma pieniędzy, to się organizuje to trochę w innych warunkach. A chyba na boks amatorski w tej chwili też ma problemy finansowe, bo nie ma wyników od wielu lat, więc wiadomo, że urzędy centralne nie dają pieniędzy. Więc myślę, że wspólnie my zawsze jesteśmy otwarci, żeby usiąść, porozmawiać i coś zaradzić, a myślę, że parę pomysłów by się znalazło, żeby to troszeczkę otworzyć w innym wymiarze.